Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was w Austrii na Wiktorii dwójce Hearts of Darkness. Moi drodzy, wspaniała Austria, Wiedeń, który oferuje wrażeń moc, rozpromienia wszystkich nas, blaski, tak dalej i tak dalej i tak dalej. Nie rozgrzałem się z mową, gdyż wróciłem całkiem niedawno z pracy i od razu wziąłem się za nagrywanie tego zacnego tytułu, jaką jest niewątpliwie Wiktoria 2 na prostu Hearts of Darkness. Moi drodzy, musimy powolutku myśleć naprawdę coraz mocniej na tym, co zrobić, by się nie narobić i przy okazji zrobić te Niemcy. Ja już mam pewien mały plan. Na początku może powiedzmy wojnę o hegemonię. Nie, Prusom. Może zwiększymy sobie tu jakoś jednostki i tak dalej. Może zwiększymy sobie jakoś wydatki na armię, tak troszkę więcej. Może klasa średnia też niech coś trochę popłaci. Przydałoby się w sumie. Każdy płaci to z wojną dla nas wszystkich, a stworzenie Niemiec na pewno będzie nas bardzo opłacalne. Bo jak to wyglądacie? A, wy tak. To jest beznadziejny już kraj. Ten kraj jest beznadziejny, stracimy sobie go dodamy do naszej strefy wpływów. Weźmiemy sobie te wszystkie kraje, które są w tych strefach wpływów i będą nasze. I my sobie to zdobędziemy. I nikt nam tego nie będzie mógł wziąć, bo oni będą po prostu słabi, aby nam to wziąć. Moi drodzy, lecimy, mam plan. Zobaczymy, czy to się istni. Zobaczymy, czy ten sen będzie realny, czy będzie to możliwe, czy będzie. A znaczy, w sumie ja tutaj iść. W sumie na to będzie trudne, żeby uralny, bo będziemy pobić się z Francją, która ma sojusz z Rosją. Ale nie mówmy nic, bo to jest całkiem możliwe, że te kraje też pobijemy. Pokażcie mi Włochy. Włochy są państwem... Dlaczego nie chcecie? Aha, bo mam... Włochami sojuszu nie zrobimy, to jest pewne. Wielka Brytania. Negatywne relacje, ale gdyby te relacje jakoś tak poprawić. Tak, aby nasz dawny sojusznik stał się naszym serdecznym przyjacielem. Bo Chiny... Uuu! Patrzcie, jakie cwaniaki się znalazły. Wzięli sobie teren z Hili jakiś, zdaje się, siedzą tam wojskami. Ale oni to stracą prędko. Oni to naprawdę bardzo prędko stracą. Na początku spróbujmy sobie jakoś wziąć te Prusy. Pokażmy im naszą hegemonię. Wezwiemy sojuszników. Nie. Nie wzywajmy sojuszników. Teraz i tak jesteśmy wystarczająco mocni. Wy zaakceptujecie, wy możecie walczyć. Wy na przykład jako państwo, wy też możecie walczyć. Szwajcaria, wy tak samo możecie walczyć. Każdy z krajów może walczyć. Wy chcecie walczyć? Możecie walczyć. Wy chcecie walczyć? Możecie walczyć. Kto nie chce walczyć? Każdy chce walczyć. Znoimy te Prusy. Bo Boże Święty, tak się panoszyły. Panoszyły się tak za długo już. Chcecie wejść? Proszę bardzo, widzę, że chcecie wejść do wojny. Myślicie, że coś dostaniecie? Uszczknie wam się kawałek terenów? Nie. Uwierzcie mi, tak nie będzie. Musimy zniszczyć Prusy. To jest po prostu najważniejsze. To jest cel naszej kampanii. Wiadomo, że co odcinek to jakaś bitka. Panów hawajskich koszulek. Podejdźcie tu szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że generał potrafi coś bronić. Potrafi się bronić. Dobra. Wygramy to? Wygramy to i to. Uhuhu. Prusy stracą zaraz gros armii. Musimy okupować Berlin. Berlin zdaje bardzo dużo manpowera i tak dalej. Ogólnie te wojska wiejskie, wsiorskie, jakby to nazwał, tak by ktoś tam nazwał. Po prostu wojska związane ze samych farmerów i ludzi, którzy pracują na co dzień w fabrykach, będą tym razem starali się. Dlaczego w ogóle o to walczyliśmy? Ja tego nie rozumiem. Teraz te wojska po prostu ruszyły nas, lecz my mamy zawodowe wojsko. My mamy wojsko, które na pewno zmiecie ich łatwo, bardzo łatwo. Tutaj zostali pokonani, może podejdźcie sobie dalej. Jeżeli możemy tak podchodzić, chrońmy pewne sektory i brońmy ich. Tutaj mamy 48, no to wy możecie tłumić sobie bunty, bo was jest na tyle, aby tłumić te bunty. Tu jakaś armia podeszła. A, wy uciekacie, koledzy. No podejdź tu. Anhalt to... Poszliśmy do złej dzielnicy. Nie możecie tak. To tak, tak i tu. Szybko. Musicie im pomóc. A zróbcie to. Pomożecie im? Pokażcie mi to. No, tracą teraz trochę tych ludzi. My w sumie nie mamy generała, który atakuje, oni w sumie nie mają generała, który broni, więc jesteśmy na równi. Tu mamy dwie armie, jedną i drugą. Armia druga mogłaby pójść troszkę dalej, aż pod sam Berlin. Tak jak mówiliśmy, trudne są początki Blitzkriegu, lecz jeżeli czegoś się nauczymy, to na pewno to, że będziemy teraz dominowali nad naszym przeciwnikiem. Przejęliście region? Przejęliście. O nie, nie, moi drodzy Prusacy, to jeszcze nie koniec tych wszystkich zacnych walk i tym podobne. Na początku musimy wam zniszczyć przemysł. Jak zniszczymy wam przemysł, później dostaniecie kolejny casus belli, które będzie was po prostu niszczyło. Czy show wars, czy możemy coś dodać? Możemy wziąć crisis state'ów, możemy ich obrazić, możemy zrobić cut down to size. Ale to by prawdopodobnie zniszczyłoby nasz kraj. Poczekajmy na razie, poczekajmy tutaj, wygrajmy kolejne bitewki i przy stole sobie usiądziemy i porozmawiamy jak to mężczyźni. Co moglibyśmy zrobić tak, aby nigdy więcej nie powtórzyła się taka sytuacja brutalna jak teraz, kiedy wypowiadamy wojnę. Wiecie, po prostu taki siadacz, taki kilku dżentelmenów z grubymi brzuchami.
I ci dżentelmeni powiadają sobie. Oczywiście, że to się nagrywa, muszę sprawdzić. Nagrywa się, 5 minuta, tutaj też czas leci. Stoper wyjątkowo dzisiaj włączyłem. Moi ci drodzy panowie, to z wielkimi brzuchami, z cygarami i wypchanym tłuszczem aż po brzuch będą dyskutować o tym, jak powinno się prowadzić wojny, aby takie brutalne sceny jak w tej sytuacji nie dotrwały. Czyli pan Prusak powiedział, no to może wojny nie wpadajcie, może będzie wtedy akurat pokój na świecie. Ale nasz pan Kaiser, który oczywiście teraz popiera liberałów, bo liberałowie robią naprawdę niesamowitą robotę w tym kraju, powiedział, chyba wy. Co to jest? Chinese Empire? Komu? Jakiś Nepal będzie... Ale poczekajcie, czy wy walczycie tylko przeciwko samemu Nepalowi? A, dobra, to jest jakaś wojna o to. Chcę zmienić z wami sojusz. Chcę mieć sojusznika za Chiny. Znaczy, za Chiny chcę mieć takiego sojusznika i musimy się tego trzymać. Wy co kupujecie? No i wiecie, taki gruby pan, wy wojnę wypowiedzieliście! No i tak na tym się skończyło, że musieliśmy uczyć Prusaków, jak toczyć wojny, aby... musieliśmy dyskutować o wojnach. Tak, aby po prostu sytuacje tak brutalnych wojen się nie powtórzyły, kiedy żołnierze umierają w dziesiątkach tysięcy sztuk. A nawet setkach. Skuteczność administracyjna jest zawsze na propsie, możemy teraz poczekać 2 lata w sumie, prawda? Czy coś tutaj komercyjnych, nic, możemy zrobić Navy, ale po co nam Navy? Poczekajmy, oszczędźmy z abozję, zrobimy jeszcze to. To jakieś psychologiczne testy, echotesty. Podejdź sobie tutaj, wy możecie pomóc w sumie okupować te tereny od was. Tutaj pobijecie ich, no to idziemy do przodu. Magdeburg, czemu Magdeburg nie jest okupowany? No i wiecie, pamiętajcie, kończy się przy tym, że ci, którzy stosowali najbardziej brutalne metody walki, później muszą oczywiście mówić innym, jak to nie wolno prowadzić wojen. Kurde, ten Yuan to taka potęga trochę się wydaje, nie no, 100 wojsk. Tylko czy my tutaj dużo trochę robimy? Pokażcie mi w ogóle, jak to wygląda. Czy wy macie jakiekolwiek szanse? Bo wiecie, że my Chińczycy do was nie przyjdziemy. To jest taka, wiecie. A, wy dacie radę, spokojnie. Ogólnie oni wypadają w wojnę tylko o takie jednoczenie tych Chin. Powiem wam, czy chcielibyście ich w serii Chinami na przykład zobaczyć? To jest takie ważne pytanie. Czy byście chcieli zobaczyć serię Chinami? Bo mam już pomysł na następną, ale to na nim ona może poczekać. Ja mam wiele serii, które może poczekać. Nie jest to tak, że ona musi już być teraz, bo stanie się coś złego i tym podobne, jak teraz nie będzie. Ale czy w ogóle sobie się zainteresowani? Popatrzcie, nie wiem, jak państwo, jak to się ma, państwo środka nazywa? Jak to takie państewko będzie wygrywało i dominowało kolejnymi rejonami. Podbij tu. Widzicie, już coś się dzieje. Już ten przemysł jeszcze nie umiera. Dlaczego ten przemysł jeszcze nie umarł? Anhalt. Nie, poczekamy. Na razie widzę, że... Saksonia chce Prussian Magdeburg. Ja też bym chciał Prussian Magdeburg. Chociaż... Ja bym wolał teren Saksonii. No tak szczerze, ale tak bardzo szczerze. Saksonia jest fajnym terenem. Taki, który z pewnością ma czym oddychać, ma na czym siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Czy ty potrafisz walczyć? Nie potrafisz walczyć. Stój! No i zaatakowałeś. No i dostajesz pewnie po dupie mocno, chociaż nie. Czy mamy generała, który potrafi walczyć? Zasięło nam grę. Nie mam pojęcia, może jakiś event teraz nam wybuchnie. A, bo autozapis powodu 1897 roku. No niestety musimy poczekać. Komputer jakoś potrafi. Czasami te autosave'y potrafią jakoś tak wywalić. Znaczy wywalić, nie, odpukać. Nie chcę wywalać save'ów. Ale mogłaby gra bardziej ruszyć. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Mam, pamiętajcie, zawsze w grach paradoksu, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to najlepiej trochę poczekać. Właśnie tak jak teraz. Wiktor von Bruderman! Brudny man! To tak brzmi troszkę jakaś nazwa jakiegoś dziwnego superbohatera, który nazywa się Brudny man. Bruderman. Dobra, widzę, że chcecie jakichś tutaj reform. No chcecie lepszych wyborów, dobra, no niech już głosują te klasy średnie. One są mądre, to wiedzą, że nie wolno głosować na socjalistów. Tutaj nic nie podejdzie, tutaj wy podejdziecie. Siągnijcie, patrzcie, że Brusy pomimo takiej straty, jaką mają niewątpliwie do nas, cały czas próbują coś uszczknąć, próbują walczyć, nie oddadzą się tak łatwo. Wiecie co? Nie chcę z wami się bić. Wolę już po prostu mieć was w nosie i żyć sobie jak szczęśliwy człowiek. Czy mamy tutaj 70 tysięcy armii? A, bo to jest jeden oddział. Musimy dobra, Belgia uratowana. Belgia się teraz tak łatwo nie podda. Podejdź sobie tu. Niech Bruderman wspomoże biednych Prusaków, Belgów broniących się na terenach swoich urodzajnych. Co się dzieje z tym komputerem dzisiaj? Nie mam pojęcia. Dlaczego tak ty nie? Dlaczego pies rzucił się na drzwi? Nie czaję tego.
Znaczy ogólnie mam chyba jakiś problem z tym dyskiem twardym czy coś takiego, bo ostatnio, Boże Święty, ja nie wiem czy macie dokładnie tak jak ja, ale jak wchodzi aktualizacja do Windowsa, to nagle cały komputer musi, wszystko musi się aktualizować. Ja wiem, można wyłączyć, ja mam wyłączone, ale są te aktualizacje, które są nie do wyłączenia, one muszą być, bo jak one nie będą wyłączone, jak one nie wejdą, to no nie wiem co się stanie, wybuchnie wszystko, cały świat wybuchnie i będzie bardzo źle, bo nie zaktualizowało się Windowsa na coś, czego w ogóle nigdy... O, Belgia się poddała. Dlaczego Belgia się poddałaś? Tak się sojuszniku nie robi. Będzie bardzo źle, jeżeli się nie poddacie, bo naprawdę będą potworne rzeczy i katusze przeprawiały was o ból głowy, jeżeli nie zaktualizujesz Windowsa. Bo naprawdę, bo potrzebujesz tego, że można łączyć sobie komputer ze systemem jakimś androidalnym i bordolialnym i nie mam pojęcia. I właśnie to jest to, ja mam to służyć języku tylko 100% cały czas chyba. I bardzo mnie to tiltuje. No właśnie, mam nadzieję, że mi to jakoś nie ścięło teraz. Ścina mi, no. Moi drodzy, spauzowałem sobie chwilę. Ja to oczywiście tutaj widzicie jak zestawane. Może coś tam kilka dni poszło do przodu. Oczywiście teraz to kopiuję, bo nie mam zamiaru powtarzać po prostu tej całej kampanii. Bo to byłoby, tak miałoby się z celem. Plus sam nie mam jakoś mega dużo czasu. Moi drodzy, więc tak. Zaczęły się wybory, tak akurat tak minęło. Zaczęły się wybory, dajmy sobie pełne limito... Chociaż nie limitowane, powinien dać full. Znaczy pełne obywatelstwo każdemu, kto tam chce. Chcesz obywatelstwo? Proszę bardzo, masz obywatelstwo. A może ty chcesz obywatelstwo? Proszę bardzo. Miej obywatelstwo. Tylko nie mam pojęcia, dlaczego cały czas te Prusy biją się tak mocno. Austriaccy komuniści, chociaż w tym na przykład przypadku tutaj wszyscy się zgadali ze sobą. I ten kraj jest po prostu posypany. German... O, siedź, to German Party Nacjonalisty. Musimy to ściągnąć, możemy to zbić. Możemy do was poprosić military access. Tak. Musimy im tutaj pobić, bo to są nacjonaliści niemieccy. Znaczy, może tam to nic nie mówi. No i co z tego, że nacjonaliści niemieccy. Jak oni powstaną, powstaną Niemcy i te wszystkie państwa zaczną się łączyć ze sobą w jedno. Musimy tego się pozbyć. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi. Chociaż w sumie to strefa wpływów w przyszłości. A odpadajcie jakoś tutaj i okupujmy sobie te Prusy. Będziemy sobie po prostu trzymali. Im przemysł będzie, już przemysł im się niszczy. To się nagrywa, nagrywa się, okej. Okay. Więc mam nadzieję, że przepraszam za tamte wcześniejsze lagi. Ja nie miałem na to żadnego wpływu tak naprawdę, że coś akurat tak po prostu stanowiło ścinać. Czemu nie mogę was dodać do strefy wpływów? Bo wydali jesteście Great Powerem, prawda? Dobrze, czy mamy te wojny tak z rok, aż spadniecie. Chyba, że w trakcie wojny nie mogą spać z Great Powera, to byłoby trochę przykre. Of course, not, not, my tutaj nie wkurzamy ludzi, no, 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 no. My tutaj dobre, my tu jesteśmy dobrymi, my tu jesteśmy przykładnymi obywatelami. O, i we Lwowie powstał olej, a wy chcecie wyzwalać Polskę, no. Powiedzcie mi, dlaczego chcecie wyzwalać Polskę? No przecież, patrzcie, jej nam ten olej będzie dawał, już tutaj po tysiącach lecimy sztuk. Pieniążki po prostu syp, manna nam się sypie z nieba. Z tym ropą. Co powiedzą liberałowie, sekularyści. I bardzo dobrze, religia to nie jest temat na politykę. I co tu mamy? I prezes Sisi. O, wiwat, wiwat my. Tutaj pokochaliśmy się z Bawarczykami, wiwat my. Chociaż już w tym przypadku już nie było Bawarii, bo to były już całkowicie Niemcy. Podejdźcie i podbijcie ich wszystkich, wszystkich ich pobijcie. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Nie możemy dopuścić do stworzenia Niemiec. Znaczy, my musimy stworzyć te Niemcy jak już, ale nie możemy dopuścić do tego, że ktoś inny je stworzy. A konkretnie mi chodzi o bota. Punkty się dalej ładują, punkty się dalej ładują. Tak, abyśmy na nasze tory wyskoczyli od razu z jak największą tą możliwością. O, więcej liberałów, dobrze. Ja chcę więcej liberałów w partii, bo wtedy możemy robić sobie nasze systemy edukacyjne, zdrowotne i tym podobne. I przy okazji wygrali liberałowie. I co tam Prusacy? No i to tam koledzy? No, widzę, że przemysł sąsiedzi to tak trochę nie działa. Nie, nie, jeszcze nie. Czy Frankfurt nad Memem chciałby się podać? Nie? Osiedz, tu są Niemcy. Czego naprawdę trzeba kontrolować. Widzicie, to jest takie HRR troszkę dla ubogich. Nie możemy dopuścić do stworzenia Niemiec. Ale przy okazji przejęliśmy ich troszkę system oblężenia. O, już myślałem, że dalej ścina. Ale już tam powyłączałem co mogłem, więc raczej powinno być wszystko ok. Jakiś kraj się wypisował. Jaki? Nie mam pojęcia. Co byście chcieli? Może stracicie na przykład w Morawii wszyscy troszkę z tej, tak? Biedna klasa straci troszkę na tym. Odbijmy im rejony tutaj, odbijemy rejony tutaj. Czy moglibyśmy was dodać do strefy wpływów? Oczywiście, żebyśmy mogli. I to byłoby... O nie, 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 nie. Włochy to tak się nie robi. Tak się nie robi. Jeszcze macie sojusz z Francją. Dlaczego wy macie sojusz z tema...
Oni mają sojusz z trzema Great Powerami. Nie, we should try again. Nasz pieniążki nie bolą. I co zrobimy? Good, very good system? Ja bym zrobił sobie to. Znaczy, wiecie o co chodzi? Mamy tutaj takie śmieszne przypadki. Mamy taki przypadek na przykład, że ludzie chcieliby lepszego systemu edukacji, ale jak kaszlą, to przecież są, wszyscy mogą się wykształcić na lepszych lekarzy, prawda? Prawda? Co to mamy? National Bank Act. Co to jest? O, możemy sobie dodać. No i przy okazji dalej mamy Sing the Geneva Convention, ale to nie jest dla nas, gdyż my się tym nie będziemy interesowali. Już możemy lepsze tory? Możemy lepsze tory. I patrzcie, jak to szybko wskoczy. Akurat zebraliśmy tyle punktów, że za chwilę te tory wskoczą, a wtedy zacznie się masowa budowa w tym kraju. Ale zainwestujemy sobie w inne kraje. Dlaczego by nie zainwestować w jakieś inne kraje? Na przykład, co tu jest? Prusian komunizm. Co to jest? German komunizm. A, to może wybuchać. Znaczy, no... Nie no, żartuję. Nie żartuję. No, gdzie ja bym pozwolił wybuchnąć komunistom? Szanujmy się. Nawet najgorszemu wrogowi bym nie życzył komunistów u swojego kraju. Bo przecież jestem takim bardzo kochającym człowiekiem komunizm. Bardzo! A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Jest tam prusacy, chcecie coś tam oddać czy nie? Ad Wargol. Chcecie stworzyć Danzig z wszystkimi korami? Znaczy, fajnie to brzmi, ale dlaczego ja nie mogę dodać Wargola? Dlaczego ludzie nie popierają mojej wojny, pomimo że prowadzimy tę wojnę? My tę wojnę wygrywamy. Halu. Halu, przyjaciele. My tę wojnę wygrywamy. My tutaj to powinniśmy zaownić raz, dwa. A tyle nie, nie będzie żadnych traktatów pokojowych i tak dalej. Już dojdzie więcej punktów dla wspierania wojny, bo mógłbym wziąć jakiś teren na przykład. Jakieś właśnie Prusian, Magdeburg i tym podobne. Bo mamy sobie na tyle punktów, że moglibyśmy coś wziąć. Albo nic byśmy teraz nie wzięli, byśmy tylko ich spisowali, troszkę osłabili. No tego nie może, bo akurat nie zmieścimy się z punktami. Moglibyśmy tak zrobić. Niech sobie coś te Saksonia weźmie. Kurde, Bele, Saksonia to wzięła teraz tych rejonów dużo. Naprawdę, bardzo dużo tych rejonów teraz wzięła i wzmocniła swój przemysł bardzo mocno. Więc mamy Prusy oddzielone. Prusy A od Prusów B. Co to jest? O Jezus, nie pozbyliśmy się tego. Komuniści tam wybuchli. Najgorzej. Nie, znaczy nie, władzę w kraju przejąć nie przejmą, ale tak czy jak, smutno troszkę. Ile, co? Gdybyśmy mogli dodać sobie teraz Prusy do strefy wpływów, wiecie co by się działo? To byłoby super. To byłoby coś, o czym marzylibyśmy zawsze. Polepszy sobie relacje z wami. Zwiększymy sobie zaraz punkty znowu. Dodamy sobie te Niemcy południowe do nas. Ej, to jest naprawdę bardzo realne, abyśmy zrobili tutaj coś większego, coś mega. Jeżeli byśmy sobie te Prusy tutaj tak... Znaczy, Prusy mogą się odbić, to mi bardzo przeszkadza. Nie, nie wkurzajmy Japonii, Japonia jest spoko, Japonia nas kocha. Czyli gdybyśmy powiedzieć, chcielibyśmy wam powiedzieć wojnę. Czy dalibyśmy wam radę? Ile macie ile macie dywizji? 287, a wy? 241. Moglibyśmy tego nie dać rady. Ale mamy w sumie Chiny po swojej stronie. Mają 110, ale to nie są jakieś mocne te Chiny. Prusy raczej nie będą już takie potężne, jak to było wcześniej, bo zwłaszcza, że Chińczyki teraz się mocno wspięły w górze. Znaczy, Prusy się tam coś odnowią. Nie można mówić, że będą zawsze słabe. Ale to jest dla nas plan. Możemy mieć Prusy bardzo łatwo. Możemy sobie polepszyć z nimi relacje, na przykład polepszym, jesteśmy przyjaciółmi, sąsiedzi w pokoju i tym podobne, ponad wieki. Saksonię już nie pompujmy, Saksonia jest nasza, tak czy siak. Tą German Federation pompujemy sobie, tak aby Francja Friendly nas przypadkowo nie zbanowała, bo to byłoby trochę przypału, tak przypałowe maksa. Kiedy to jest 1900 rok? Kurde, to jeszcze 2 lata i możemy robić naprawdę fajne rzeczy. Ile mamy oszczędzonych punktów? 12 tysięcy, kurde! Może zrobimy jakiś romantyzm na przykład? A zróbmy jakiś romantyzm, no. Popatrzmy sobie, jak byłoby fajnie stworzyć Niemcy na przykład. Taki romantyczne podejście do Niemcy. Nie. A dobra, co komuniści. Myślałem, że pan nacjonaliści. Czy Grecja chce nas poprosić? Nie, chyba nie. Rosja mogłaby wesprzeć. Kogo? United Kingdom. Kogo? Francję. No, ale dziwne jest to.
No, teraz już chcecie wspierać tych, a początku chcieliście Wielką Brytanię. Nie, mu nie mówcie Brytyjczycy, że będzie kolejna jakaś wojna między nami, bo to jest żałosne. Jeżeli wy powiedziecie, jeżeli wy uznacie, że macie jakąkolwiek szansę na wygranie wojen, to jest naprawdę słabe. Podejdźcie sobie może tutaj. Stwórzmy sobie kolejne, kolejne duże oddziały. Nie tych. Was. I 6. Jeden taki. I jeden taki. 6. I was. Mamy kolejne oddziały, kolejne potężne oddziały, które, no, kurde, tak bardzo mi brakuje. Gdybyście jakoś zniszczyli tych sojusz rosyjsko-francuski, gdyby to Rosja miałaby kryzys i Francja by się odezwała o to. To byłoby mega, to byłoby rewelacja, to byłoby, to byłoby super. To byłoby tak super jak nigdy dotąd. O co wy to macie? Allied with i srata tata. O, chcecie być bardziej konserwatywni? Spoko, ja to szanuję, że chcecie być bardziej konserwatywni. W sumie to lepsze niż jak widzę socjalist, bo jak widzę socjalist, to mnie telepie. Tylko te Prusy za bardzo się wzmacniają. Co jest? Koniec? White Peace? No niestety. Co to wybuchło? O, shit! Nie. Stwórzcie sobie w końcu własną armię i wybijajcie tych wszystkich komunistów i tak dalej. Ja nie mogę wam przecież całe życie wybijać. Prawda? Nie mogę. Ale dodajmy sobie do strefy. Witamy z powrotem, nasi przyjaciele, my friends. Witamy, bo tak wiecie, fajnie jest być razem. Fajnie być w jednej strefie wpływów, a nie, że sobie uciekacie, bo udajecie jakiś potężny kraj. Gdzie my wybuchli? Gdzie tam? Zginęły jakieś wojska. Dziwne. Gdzie przegrywamy te bitwy? Jak oni idą? Aha, pewnie tutaj się tworzy jednostki, idą tędy. No, brawo, geniusze. Po prostu geniusze, heniusie. Podejdź sobie tu i pozbędzie się tych, to przejmują stolicę. Pamiętajcie, buntownicy zawsze jak przejmą stolicę, to wprowadzają swoje reformy. Wow, geniusz ciebie, zwłaszcza mi geniusz. Taki tekst Kaczardalda mi się przypomniał. Kiedyś czytałem tego bardzo dużo. Ogólnie fajne były te komiksy Kaczardalda. Anarcholiberowie wybuchli. Wyburzyć ich. Wyburzyć ich i ich nadzieje, marzenia o wolnej Europie. Tak samo jak wy moglibyście pozbyć się tutaj. Co nie, powiem wam, że nawet dobrze, że mają te wojenki. Dla nas jest to bardzo opłacalne i to, powiem tak, jest to bardzo opłacalne, że mają, bo nie będą mogli tak naprawdę przeprowadzić potężnej gospodarki, będą co chwilę niszczeni w tej gospodarce. A wtedy wchodzimy my, ubrani cali na biało. Tylko stwórz sobie jakąś armię, co ty jesteś dalej pod jakimś kluczykiem czy coś i nie możesz nic robić? Bo to jest śmieszne, żeby ty nic nie możesz, że ty nic nie możesz robić. Francjo, nie możesz wziąć Prus do siebie, Francjo, stop! Ogarnij się! Bo ja bym powiem wam wojnę o to, żeby wam wziąć! Jeszcze raz, musimy wysłać więcej tych ekspedycji. My sobie znajdziemy w końcu ten biegun północy. Będziemy się cieszyli pingwinami w zoo naszym. Bo w końcu mamy Wrocław, a tam jest ma takie fajne zoo, jeżeli pamiętam. Więc we Wrocławiu będziemy mogli te pingwiny z tej Arktyki i tym podobne. Właśnie co mi pamiętam, gdzie żyły pingwiny, czy Antarktydzie, czy Arktyce? Ja zawsze byłem słaby w tych kwestiach. O nie, już nie pompujemy punktów. Moglibyśmy pompować na coś innego, ale od razu w sumie wejdziemy, wiecie z czym? Wejdziemy od razu kulturowe i wejdziemy sobie na... Tak, będziemy organizowali sobie. Będziemy organizowali, wszyscy nas pokochają. Nagle olimpiada dla każdego. Chleba i igrzysk. Co to, kim ty jesteś? Ciomisąd. I wybij. To żadne tereny, jak nie ma teraz żadnych wojen. Powiem wam, że ta Francja mnie szachuje, bo ona ma najmocniejsze sojusze. Ona naprawdę z każdym prawie w Europie, kto jest potężny, ma sojusz. Taka prawda. Wy jesteście w strefie francuskiej, prawda? A wy? Uuu, patrzcie! To na wybuch, jaka flaga, poznajecie? Każdy, kto kojarzy Hearts of Iron 4, kojarzy, albo chociaż 4 historii, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Więc uważam, że wiecie. Tylko patrzcie, że już gra powolutku wolniej chodzi. I nie jest to prawdopodobnie z użycia dysku 100%, tylko po prostu, że gry Paradoxu mają to do siebie, że one powoli już chodzą w danym momencie gry. Zważywszy, że teraz chodzą tak ogromne liczby. No wish you try again. Będziemy próbowali aż do skutku. Co jest u nas najmocniejszym rejonem? Bohemia. Baden nie rozwija się tak bardzo, jakbyśmy chcieli, ale nie jest też tak źle. 0,95 punktów dostajemy przez posiadanie tylu tych klerków. To jest dobre, ci mądrzejsi pracownicy dają naprawdę nam kopa, dają nam większego kopa niż to mają na przykład Francuzi czy coś innego. Ciekawi mnie właśnie, co mają ci Francuzi. Polityka, w dyplomacji. Ile wy macie? Kurde, wy też mocno uciekacie z tym przemysłem. Chcielibyśmy być lepsi, ale nie możemy. Znaczy, punkty jakoś tam idą, ale nie idą tam jakąś zawrotną liczbą, którą byśmy naprawdę chcieli osiągnąć, aby naszego przeciwnika zdominować. Lecz sobie myślę tak, że gdybyśmy chcieli zobaczyć z... Chcielibyśmy zobaczyć z Rosją, to i w szczególności z Francją, to przez Rosję.
przeskakujemy sobie przez nich i będziemy starali się wygrywać bitwy. Oczywiście, no nie wezmiemy żadnego naszego sojuszu, chociaż wyzwalibyśmy sojusznika, który stałby się Great Powerem. Bo to byłyby Chiny. Tylko mamy ile tych sojuszników takich mocnych? Tu mamy alias. Znaczy, kto ma tych za dużo sojuszy? Wy? Macie w sojuszu Liberię, Ekwador, Urugwaj. Ła! Chyba, że chodzi o to, że ja mam za mocne sojusze. I antyracjonalizm, bo dokładnie, a jakżeby nie inaczej, antyracjonalizm, 24 tysiące punktów, a potem to się zacznie, moi drodzy, o Jezus, ale potem to się zacznie, bo zaczniemy popatrzeć teraz te punkty, wszystkie taktyki i już od następnych odcinków będziemy mogli spokojnie ruszyć naszego przeciwnika, aby go całkowicie zdominować. Alpur State, Alrish State, może tak, bo biednych state'ów jest troszkę więcej. No, we should try again. Zmniejszmy sobie utrzymywanie na armię i zmniejszmy po prostu podatki dla was, może, no, dla was podatki może tak zmniejszmy na przykład, Może dla bogatych troszkę i dla biednych, chociaż nie, to już uderza mocno po budżecie. Jacyś socjaliści w moich state'ach? Bo bogaci nie mają dużych podatków, wierzcie mi, bogaci mają to właśnie, teraz muszą zaczynają w końcu coś płacić. Widzicie, że ile nam tu ludzi przychodzi, ile mądrych ludzi na to przychodzi, rośnie nam to już. Pół, 1,5 po prostu staka na tym, staka, znaczy miesięcznie przychodzi po prostu tych ludzi, to jest bardzo duża ilość, 58 punktów dziennie, co to, patrzcie, to jest świetny, nasz kraj żyje i to jest, wow. A weźcie to, we should try again, będziemy tak długo wysyłali te statki, aż w końcu znajdziemy. No i co, znowu macie, znaczy, o Jezu, German Pan Nationalis. Wait, co? Czy macie... Z kim wy macie wojnę? Chwila. Jakbyśmy musieli wypowiedzieć wojnę Francji, czy komu się bardziej opłacało? Francji by się opłacało. Gdybyśmy zaatakowali Francję teraz i zdobyli od nich ten rejon i to, a później wbić się tutaj, zdobyć od was, bo pewnie już tutaj wzięliście ich w swoje rejony. Może czy wy jesteście na friendly? Na friendly jesteście. Kurde bele. Ciołki głupie jesteście na friendly. A ja bym poprawił z wami relacje. Tylko ej, co atakujemy? Francję czy Rosję? Bo jedno i drugie ma naprawdę potencjał, żeby się teraz... Tu się rozpęta wielka wojna. Między nimi. Musimy zdecydować, gdzie będziemy chcieli pójść. Bo jak wy, którą macie technologię? 20 na 30, a wy? 16 na 30, czyli z Rosją byśmy... Rosją by nam poszło od... Tak. Ale musimy się zastanowić. A moi drodzy, tymczasem ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpakusz Pakowski, to była Wiktoria 2 na Hearts of Darkness. Trzymajcie się ciepło, cześć!